Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przed nami kolejna odsłona magazynu Pitbike Gniezno KXD SG Live, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Bzdęga, bardzo doświadczony zawodnik Mieszka Gniezno, który na pewno wiele radości już nam w barwach Mieszka przyniósł i mam nadzieję, że jeszcze przyniesie. Witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dobry wieczór i witam wszystkich serdecznie i witam pana redaktora. Musimy oczywiście zacząć od zerknięcia na ligową tabelę, tak w cudzysłowie, bo nie będziemy na nią patrzeć, ale stricte na wasze miejsce. Czwarte miejsce póki co, wiadomo, to już czas troszeczkę historyczny, można powiedzieć, ta pierwsza runda to już było dość dawno, ale wiemy, że czwarte miejsce przed drugą rundą, bez tego jednego meczu, który już rozegraliście awansem, można powiedzieć, 31 punktów na waszym koncie. Jak pan oceni ten rezultat? Jesteście zadowolony? Pan jest zadowolony z takiego wyniku, czy gdzieś tam był apetyt na troszeczkę więcej? Wydaje mi się, że ta runda jesienna to zdobyliśmy tyle punktów, ile mieliśmy zdobyć. Jesteśmy moim zdaniem na bardzo dobrym miejscu. To czwarte miejsce, wiadomo, nie na podium, ale mamy małą stratę punktową tutaj do lidera i mam nadzieję, że o coś więcej powalczymy na wiosnę. No właśnie. Często mówi się, że łatwiej jest gonić niż bronić, na przykład pierwszego czy drugiego miejsca, zależy jak to gdzieś tam kto postrzega. Pan jak do tego podchodzi, że właśnie łatwiej, lepiej jest gonić czy bronić, jednak wolałby pan to pierwsze miejsce? Nie no, wydaje mi się, że jest łatwiej jest gonić niż uciekać przed rywalami, no. Mamy dobrą pozycję wyjściową i mam nadzieję, że to pokażemy na wiosnę tutaj w zespole. Czego wam najbardziej brakowało w tych meczach pierwszej rundy, żeby ten wynik był jeszcze lepszy? Wydaje mi się, że problem się nawarstwił ogólnie tak w trakcie w środku ogólnie gdzieś tak rundy jesiennej, kontuzje, wypadło nam dwóch środkowych obrońców i wtedy zaczęły się porażki, no i dobrze, że na koniec rundy chłopaki powrócili, że mogliśmy grać jak najmocniejszym składem i zdobyliśmy te punkty pod koniec ogólnie rundy, dobrze nam to poszło i jesteśmy na jeden, no mam nadzieję, że ta runda wiosenna już tam ominą nam wszystkie kontuzje i kartki i jeszcze więcej zdobędziemy punktów. A co było taką najmocniejszą stroną, takim największym argumentem Mieszka Gniezno pańskim zdaniem właśnie w tej pierwszej rundzie? Co było najmocniejszym argumentem? Wydaje mi się, że mamy taką grupę ludzi, która no argumentem nie mogę, nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie, co było najmocniejszym argumentem. Nie mam pojęcia. Czasami takie pytania się zdarzają, które gdzieś tam zaskakują. No i dobrze, czasami tak właśnie może to musi wyglądać. No dobra, wiemy, że trwają przygotowania, że pewnie pewne rzeczy musicie poprawić, pewne rzeczy udoskonalić, pewne rzeczy podtrzymać, które były dobre. Słyszałem, że tam wycisk jest niezły na tych treningach. Jak pan to postrzega? Czy rzeczywiście trener daje w kość, czy niekoniecznie? No solidny jest ten teraz okres przygotowawczy. No, trenujemy mocno, trenujemy też na siłowni z trenerem od przygotowania motorycznego Pawłem Czajkowskim. No wygląda to ogólnie moim zdaniem solidnie i bardzo dobrze. No, mam nadzieję, że to zaprocentuje w tej rundzie wiosennej. No właśnie, a kondycyjnie przed tą pierwszą rundą też czuliście się optymalnie przygotowani, czy może też w trakcie rundy jakieś braki wychodziły kondycyjne, czy kondycyjnie Nie, uważam, że byliśmy dobrze przygotowani nawet na tą rundę jesienną, no trochę plany nam pokrzyżowały te
te kontuzje w trakcie tej rundy, no i zdobyliśmy tyle punktów, ile zdobyliśmy, ale uważam, że pozycja jest dobra jest do tego, żeby o coś powalczyć na tą wiosnę. Rozumiem, w czym rzecz, oczywiście jak najbardziej. Pierwsze sparingi już za wami, te wyniki no różne były, można powiedzieć. Wiadomo, że nie wyniki są najważniejsze w sparingach, więc nie stricte o wynikach chciałbym mówić, ale generalnie jakie wnioski po tych pierwszych meczach kontrolnych udało się wysnuć? Jakie przemyślenia gdzieś tam wam towarzyszą? No pierwsze dwa mecze przegraliśmy, ale uważam, że nie zaprezentowaliśmy jakoś się bardzo, bardzo źle. Trener testuje całą grupę tutaj zawodników, których ma do dyspozycji. Dwa mecze przegraliśmy, jeden wygraliśmy. No, uważam, że wygląda to w miarę fajnie. No, zobaczymy, co to dalej będzie wyglądało. Trener testuje różne ustawienia na różnych pozycjach chłopaków. No. Chcę wybrać tą najsilniejszą jedenastkę do pierwszego meczu, no i to już wszystko od trenera już zależy, nie? No tak, wszystko w rękach głównego dowódcy, można powiedzieć, tego okrętu, miejmy nadzieję, a wręcz no, jestem przekonany, że trener Przemysław Urbaniak no, podejmie jak najlepsze decyzje. Panie Tomaszu, a jak z mobilizacją, jak z chęcią do gry? Jest to wszystko jeszcze na najwyższym poziomie, czy czasami tej motywacji brakuje? Jak to wygląda, proszę tak szczerze powiedzieć? Nie, u mnie jest, bo lubię grać w piłkę. Dopóki jest taka iskra, jest dość zdrowie i chęć udowadniania tutaj tym młodszym chłopakom u nas w drużynie, że nawet starszy zawodnik chce bardzo, no i niech mnie gonią, niech mnie przegonią, niech próbują mnie zepchnąć na ławkę rezerwowych, no. Ale ja się nie dam. No, chcę grać jak najdłużej, dopóki mi zdrowie będzie pozwalało i będę czuł tą chęć do grania w piłkę. Czyli rozumiem, że jeszcze ładnych kilka sezonów Tomasza Bzdęgę przy Strumykowej będziemy oglądać. No, chciałbym bardzo, to wszystko już teraz zależy też ode mnie, ale też wiadomo od prezesa, trenera. No, mam nadzieję, że to będzie szło w dobrym kierunku i dobrze się tutaj czuję w Gnieźnie i mam nadzieję, że może jeszcze parę dobrych kilka sezonów tutaj jeszcze zostanę tutaj razem z wami. Oczywiście tego życzę. Życzę przede wszystkim, żeby zdrowie dopisywało, bo myślę, że bez zdrowia to niewiele można zdziałać. Jak zdrowie będzie, jak te kontuzje będą omijać, no to wszystko myślę jakoś uda się poukładać. Na ten No, moment pewnie to jest najważniejsze, tak z tym dokładnie. zdrowiem chyba nie jest u pana źle. No, tak, no. W miarę dbam o siebie i mam nadzieję, że to dalej to tak będzie wyglądało i przykładam się solidnie do treningów. W miarę dobrze się odżywiam, no i myślę, że widzę sam po sobie, że to wszystko procentuje. No tak, wiemy, że jest pan zawodnikiem Mieszka Gniezno, ale słyszałem, że gdzieś jakieś zapytania, takie plotki do mnie dotarły, nie wiem, czy to prawda, że jakieś zapytania gdzieś na przestrzeni ostatnich miesięcy z innych klubów były. Rzeczywiście jakieś zapytania, jakieś oferty się pojawiły? Ktoś puszczał oczko? Szczerze, do mnie ogólnie nikt nie dzwonił, ktoś tam przebąkiwał, jedna osoba, druga, ale do mnie nikt nie dzwonił. Ja jestem tutaj, mam tutaj umowę z prezesem, ustną, jak i pisemną. No, dobrze się tutaj czuję. Prezes mnie szanuje, trener też mnie szanuje i chłopaki, mam nadzieję, że też. No i po co coś zmieniać, jak człowiek się czuje w określonym miejscu dobrze. No tak, zgadza się, w sumie to logiczne. A proszę powiedzieć, co gdzieś najbardziej się panu w tym Mieszku Gniezno podoba? Co przekonuje do tego, żeby kontynuować tę współpracę? Można coś, jakiś jeden taki aspekt tego klubu wskazać? Ja czuję sentyment do Mieszka od kilku lat, od kiedy tutaj przyszedłem i tak tutaj mnie tak jakoś ludzie mnie szanują. Jest taka jakaś, no nie jestem w stanie ogólnie to określić, ale jakaś fajna taka otoczka wokół może no wokół ogólnie tego klubu. No, w miarę jakieś tutaj sukcesy, nawet indywidualne miałem, razem drużynowe tak samo.
No, widzę, że też, że to w miarę jakimś dobrym, określonym kierunku idzie. Chcą tutaj się ludzie też rozwijać. No i mam nadzieję, że będę tutaj razem jak najdłużej patrzył na to wszystko. No, po co coś zmieniać? Tak jak przed chwilą powiedziałem, jak ludzie mnie tutaj szanują i czuję sentyment do tego wszystkiego. No. Można powiedzieć, że Mieszko Gniezno to taki piłkarski pański dom? Od tego momentu, jak wróciłem chyba tutaj do Poznania już na stałe, żeby mieszkać, to wydaje mi się, że tak. A najlepsze wspomnienie, takie może proste, banalne pytanie związane z Mieszkiem Gniezno, to jakie? No to był awans z czwartej ligi do trzeciej i wtedy ta pierwsza runda w trzeciej lidze, którą mieliśmy tą na Josę, mieliśmy taką bardzo fajną. I jeszcze odebranie tej nagrody, tej głównej, tej statuetki, tego orła, sportowca Orła Gnieździewskiego, to pierwsze miejsce, no to było naprawdę dla mnie duże wyróżnienie, nie? No tak, spodziewałem się szczerze mniej więcej takiej odpowiedzi i też chciałem nawiązać do tych, można powiedzieć, fajnych, bardzo fajnych lat, takiego okresu świetności, jeżeli chodzi o taką nowocześniejszą historię Mieszka Gniezno, ten awans do trzeciej ligi, później fajna gra w tej trzeciej lidze, te wyróżnienia i dla drużyny, i dla pana. To wszystko było oczywiście jak najbardziej, myślę, słuszne. Ale do czego chciałem bardziej nawiązać? Do tego, że była taka fajna moda na piłkę nożną, myślę, w Gnieźnie. Tych kibiców sporo na trybunach przychodziło. Teraz wygląda to troszeczkę inaczej. Pewnie też lepiej się grało, jak tych widzów było z wami więcej, prawda? Wiadomo, jak są kibice, no to ogólnie ta cała otoczka tego wszystkiego, no to fajnie to wygląda, no. No musimy do tych czasów ogólnie wrócić i to tylko i wyłącznie wrócimy dzięki swoją dobrą postawą na boisku, bo inaczej to my tutaj kibiców nie zachęcimy do tego, no. Mam nadzieję, że już to w rundzie wiosennej powoli będzie to wszystko wracać i będzie szło w dobrym kierunku i to tylko i wyłącznie zależy tutaj od nas, od piłkarzy. Jak będą wyniki, no to mam nadzieję, że kibice też tutaj zaczną też przychodzić, tak jak tak się działo te kilka lat temu. Jutro macie zaplanowany kolejny sparing. Wiemy, że aura niestety miesza. Czy już wiadomo, czy ten sparing w ogóle dojdzie do skutku? Jak wy się gdzieś tam na to zapatrujecie? To ja nie wiem ogólnie, jaka jest teraz aura w Gnieźnie. No wiem, że tu w Poznaniu to pada deszcz, no to ale jak śnieg nie spadnie, a deszcz będzie tylko i wyłącznie padał, w miarę nie będzie nie wiadomo jak mroźno, no to na pewno zagramy to już. To, no mam nadzieję, że będziemy grać, bo my lubimy grać. Jesteśmy z zawodnikami, którzy no, gramy w piłkę nożną, no to trudno, żebyśmy nie chcieli grać meczy, nie? No tak, Dlatego ale. trenujemy i no, jesteśmy piłkarzami, no wiadomo. No tak, ale dzisiaj trochę tego śniegu. Wiem, że było w pierwszej stolicy, teraz deszcz, rano ma zmrozić. Nie wiadomo, jak te warunki atmosferyczne jutro. No, miejmy nadzieję, że pozwolą na rozegranie tego spotkania. Jak to się mówi, też w ciężkich warunkach czasami trzeba umieć grać, no bo wiadomo, że no też piłkarze muszą te różne wyzwania pogodowe, prawda, no znosić. Chyba się pan ze mną zgodzi. No dokładnie, no. Piłkarzom tak naprawdę to wielce aura nie przeszkadza. No, jak ktoś lubi grać w piłkę, to obojętnie, czy to będzie słońce świeciło, czy będzie padał deszcz, czy lekko zmrozi boisko, to będzie grał i żadna aura mu nie będzie przeszkadzała. Jaki jest cel Mieszka Gniezno na drugą rundę? No jesteśmy wysoko w tabeli, no, czwarte miejsce, mamy tylko 4 punkty straty do lidera. No, głównym celem jest walczyć o jak najwyższą pozycję. No, chcemy walczyć o to pierwsze miejsce. Czas pokaże, co będzie. No, nastawiamy się na to, żeby wygrać w każdym meczu i co będzie na koniec rundy wiosennej, no to zobaczymy. Ale no, trzeba szczerze powiedzieć, no przecież nie będziemy tutaj, nie wiem, filozofować. Gramy o pierwsze miejsce i tyle.
Czyli pierwsze miejsce, czyli gdzieś tam jest apetyt na powrót do tej trzeciej ligi, tak można myślę też podkreślić, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Chcemy walczyć o to pierwsze miejsce i mam nadzieję, że nam to się uda. No, oby nas omijały kontuzje kartki, to jesteśmy w stanie o to powalczyć. Zawsze lubię też zapytać o tych młodych zawodników. Jak pan ich postrzega, jak pan postrzega ich podejście, ich zaangażowanie w rozwój, w treningi, czy też podczas samych meczów? Jest potencjał? Ogólnie rzecz biorąc, jest potencjał tutaj w tych chłopakach. No trochę brakuje im doświadczenia, ale mam nadzieję, że im dłużej będą z nami przebywać, będą z nami grać, będą trenować sumiennie, solidnie, to prędzej czy później to i tak zaprocentuje i no jedno, może jakaś perełka na wiosnę się odkryje. To już wszystko zależy od nich. No tak, będziemy wypatrywać, czekać i analizować te występy tych młodych zawodników. A tu jeszcze pytanie od naszego czytelnika, pana Tomasza. Ile klubów w Polsce zwiedził pan Tomasz i czy celem był rozwój sportowy czy zarobkowy? Pyta pan Tomasz Szlaps. On nawet nie liczyłem, ile klubów chyba zwiedziłem. Wydaje mi się, gdzieś tak 13-14. Nawet, ale nigdy moim celem głównym nie było cel zarobkowy. Chciałem się rozwijać, chciałem dojść jak najwyżej w tej piłce. No udało mi się, dało mi się kilka występów w tej najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrać. Z czego z jednej strony jestem dumny, ale też trochę czuję niedosyt, ale no cóż, taka jest piłka, no co zrobić. Najważniejsze, że byłem na tej najwyższej klasie rozgrywkowej, tam liznąłem tej ekstra klasy chwilkę i też trzeba się z tego cieszyć. Dziś żałuje pan jakichś decyzji podjętych na przestrzeni tych lat, jakiegoś ruchu? Ogólnie nie. Tak, wydaje mi się, że tak musiało być, tak miało być i tu nie ma co za bardzo do przeszłości wracać. Patrzę teraz w teraźniejszość, w przyszłość, no. Tak, to już jest w piłce. Jednym się więcej powiedzie, jednym mniej i nie ma co tutaj za dużo właśnie rozmyślać. No. Życie idzie do przodu, no i no tak to wygląda. No tak, wiadomo. A co po karierze piłkarskiej? Ja rozumiem, że oczywiście pan jeszcze chce pograć i ja tutaj nikogo na emeryturę absolutnie nie wysyłam, ale chciałbym zapytać, czy jest taka chęć bycia na przykład trenerem, czy jednak niekoniecznie, jak pan gdzieś tam to postrzega? Na razie jeszcze tak nie jestem do końca zdecydowany, no. Kurs UEFA B mam to, czyli tam do Ligi Okręgowej to bym mógł prowadzić nawet już drużynę seniorską. W drużynach młodzieżowych też już bym mógł prowadzić jakieś tamtejsze grupy. Na razie gram w piłkę. Jestem skoncentrowany na tym, a co przyniesie przyszłość, no to zobaczymy. Nie chcę za bardzo wybiegać, co tam będzie dalej. No wiadomo, chciałbym dalej być w tej piłce i mam nadzieję, że tak się stanie, nie? No to oby tak się stało. Póki co życzę dużo zdrowia raz jeszcze i samych udanych występów. Jak najwięcej radości z każdego kolejnego występu, oby ta piłka jak najczęściej wpadała do siatki, jak to się mówi. No i przede wszystkim, oby drużyna jak najczęściej wygrywała, bo to jest przecież w tym wszystkim Dokładnie. najważniejsze. Bardzo serdecznie Dokładnie tak. dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy również Państwu. To była kolejna ocena magazynu Pitbike Gniezno KX DSG Live. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia, do widzenia, dobrej nocy.